Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ekscytującą rozgrywkę. Świeżutką partię z 5 listopada z turnieju Czeskom Swiss, który gwarantuje dwóm najlepszym zawodnikom awans do turnieju pretendentów. Główni faworyci, właśnie spotkali się w tej partii, czyli Fabiano Caruana kontra Alireza Firuggia, Panowie rozegrali bardzo ciekawą partię i muszę powiedzieć, że jestem wielce, no wielki podziw tutaj dla zawodników, a bardziej dla jednego z nich, ale to już partia tutaj nam powie więcej. No i muszę przyznać, że no ciekawe te szachy współczesne tutaj są też rozgrywane w niektórych pojedynkach. Zapraszam do analizy. Przejdźmy do rzeczy. Tutaj zawodnicy są na ekstremalnie wysokim poziomie rankingowym i widać, że są w formie. Moi drodzy, E4. Tak, Fabiano Karuana zaczął i posunięcie C6, które no, pokazuje nam, że czarne będą grały obronę Karokan. Firudzia jest niezłym specjalistą w tej obronie. no Ciekawy jestem właśnie, co tutaj przygotował Karuana, bo na pewno jest piekielnie dobrze przygotowany, jeden z lepiej, lepszych zawodników na świecie, który się przygotowuje fenomenalnie fantastycznie liczy warianty. Posunięcie D5, e5 ze strony białych widzimy, że Karuana wybiera wariant zamknięty obrony karokan, goniec f5, standardowe zagranie, posunięcie h4. Jest to taki ruch, który może przysporzyć wiele problemów czarnym, jeżeli czarne nie wiedzą za bardzo jak grać. Tu następują pewnego rodzaju pułapki, bo e6 na przykład jest ruchem beznadziejnym, gdyż gramy g4 i łapiemy gońca f5. Więc tutaj czarne grają h5 najlepiej jak można w tej sytuacji. Ruch h5 oczywiście jest dobry. No i goniec d3 od razu Karuana wyjaśnia tego silnego gońca i stara się go wymienić na co oczywiście tutaj czarne idą to są teoretyczne zagrania hetman a5 szach. No widzimy, że też lekkie figury są jeszcze w obozie, ale to nie przeszkadza. To jest ruch teoretyczny. Ten hetman zmierza czasami na pole a6 próbując wymienić hetmany, a jeżeli hetman nie chce wymiany, no to ten hetman z a6 stoi dobrze, nie pozwalając czasem zrobić roszady tutaj białym, ale sprawdźmy co było dalej. No i Karuana zag Zagrywa posunięcie, takie może nie nowe, ale rzadziej spotykane, prawdopodobnie skoczek D2, przynajmniej dla mnie, ale mniejsza o większość. Moi drodzy, partia tutaj jest naprawdę bardzo ciekawa. Posunięcie E6 ze strony czarnych jest to ruch obowiązkowy, gdyż to białe czasami mogą zagrać posunięcie E6, czym mogą przysporzyć sporo problemów przeciwnikowi. Po tym posunięciu skoczek zagrywa na E2. Ciekawe zagranie, właśnie widzimy, że ta diagonala jest tutaj już zamknięta. Ten skoczek w przyszłości ma szansę wejść na F3, a skoczek z E2 ma opcję na F4, i te skoczki mogą nieźle poszaleć. Właśnie manewrowanie skoczkami jest dosyć ciekawe tutaj, ze strony białych. Skoczek E7, posunięcie B4, moi drodzy, i taki ruch y, jest dla mnie nowością, ale muszę przyznać, że piękna idea się pojawia. Otóż, no zbić za bardzo nie można. Ja pokażę dlaczego. Po wybiciu na b4 jest wieża b1 i po odejściu hetmanem na a5 białe po prostu zbijają pionka, przejmując dużą inicjatywę. Zauważmy, że hetman może tego pionka na a2 wziąć, ale to się kompletnie nie opłaca białym. Dlaczego? Na przykład bicie na A2 wiąże się z goniec A3. Te figury zaczynają tutaj pięknie żyć. A po Hetman A1, jakby tutaj Hetman chciał jeszcze zaszaleć, zaszaleć i spróbować zrobić krzywdę królowi, to niestety ten ruch jest przegrywający z uwagi na wieża B1 z powrotem. Hetman A2 i skoczek C1. Hetman jest w pułapce, wygra na białych, jest bardzo prosta. Otóż po ruchu B4 Hetman zagrał na A6. E, oczywiście pró próba wymiany Hetmana. Le, jednak hetman na b3. No tak dosyć nietypowo stoi, ale zauważmy, że pionek b4 też przeszkadza w zagraniu c5 dla czarnych, co jest takim kluczowym e, zagraniem w, w pozycji zamkniętej w tym wariancie. Skoczek zagrywa na f5, posunięcie skoczek na f3, wzmacniając ładnie pionka. No zresztą to są takie zagrania, które grać trzeba, goniec jest otwarty. Skoczek zagrywa na d7, i teraz co zrobić ze skoczkiem E2, bo chodzi o to, że chcielibyśmy na pewno zrobić roszadę, no ale skoczek wisi, więc trzeba jakoś zagrać. A jak zagramy skoczkiem na F4, no to tej roszady nie zrobimy. Więc Karuana wymyślił posunięcie A4, które pokazuje, że ten ruch B5 może być bardzo nieprzyjemny i będziemy starać się to przygotować. Na przykład goniec B2, żeby bronić wieżę i ruch B5. Tak bym sobie tutaj to wymyślił. Ewentualnie wieża B1, B5, coś takiego można próbować. Hetman jednak zagrał od razu na c4, próba wymiany hetmanów i co robi Karuana? Otóż zbić na c4 można, nie jest to jakieś przewinienie, aczkolwiek na pewno czarnym tutaj byłoby fajnie grać po na tym polu d5 kluczowym. No co gra Karuana? Karuana gra goniec d2, stara się trzymać pionki w centrum. Na co Alireza wymienia hetmany? Dosyć niestandardowo to wygląda, jeśli chodzi o pionki na skrzydle hetmańskim, z tego względu, że pionek z C2 odszedł od centrum, ale to myślę, że pozycja jest dosyć. No... Ta pozycja na pewno jest przygotowana przez białe. Przypomnę tylko, że Kruana jest jednym z najlepszych na świecie, jak nie najlepszym na świecie zawodnikiem, który liczy fantastycznie warianty i jest piekielnie dobrze debiutowo przygotowany. No, fantastycznie to wygląda. Ale żeby nie było czarne, też tutaj nie mają źle. To jest pozycja taka, powiedzmy, no, teoretycznie normalna. Gramy dalej, posunięcie f6, Prób, próba tutaj, oczywiście ataku na centrum, na co białe odpowiadają roszadą, goniec e7, no czarne też chcą rozwijać figury. Posunięcie spokojne g3, zawsze bronimy pionka h4 na spokojnie, i tutaj król zagrywa na f7. Roszada w końcówce jest, nie jest potrzebna aż tak bardzo, więc dlatego też król zagrywa na f7, zawsze bronimy bardziej punktu e6. Wieża z f na e1 w tej sytuacji, na co Alireza wymienia pionka w centrum, pionek wymienia. I wieża zagrywa na C8. Próba jakiejś aktywnej gry, oczywiście na skrzydle, jest obowiązkiem czarnym. W innym wypadku białe ustawiło się świetnie i będzie źle. Skoczek zagrywa na F4. I to jest jedno z posunięć, które mi się bardzo podoba. Zobaczcie, skoczek na F4 jest tutaj nie do ruszenia. Nie można ani zagrać G5, ani go przestraszyć pionkiem czarnym z E6 na E5. No widzimy, pionek na E5 stoi dobrze białych. Posunięcie D4. I tutaj tak mi się wydaje, to jest tylko takie moje przypuszczenie, że młody zawodnik, 18-letni Alireza. Piekielnie już doświadczony i y, piekielnie silny tak naprawdę zawodnik. Może nie wytrzymuje presji i już y, wy, wysuwa tego pianka troszeczkę na D4. Ciężko stwierdzić, co w głowie mają tak silni zawodnicy. Wieża na y, C1 ze strony białych, no i ruch C5. Od razu tutaj się wyjaśnia sprawa. Lecz teraz następuje jeden z piękniejszych ruchów tej partii proponuję zatrzymać materiał, spróbować znaleźć tutaj ten, ten ruch spróbować swoich sił, mianowicie skoczek na D5 skoczek na D5, bardzo ciekawe zagranie i takie nieco końśliwe o co chodzi? Zbić na D5 nie wolno z prostego powodu, bo jest ruch E6 z widełkami. Król E8 odbijamy figurę z tempem i wskakujemy skoczkiem na E5 z szachem. Król nie ma za bardzo dobrych odejść. Jedyne z nich to Król E8 ewentualnie. Zresztą, wszystko co tutaj czarne nie zagrają, jest złe i skoczek G6 atak na wieżę i przede wszystkim tutaj związanie się robi niebezpieczne wieża G8, gramy goniec G5 atakujemy, a po wieża C7 uderzamy piekielnie mocnym ruchem mianowicie wieża C5 i okazuje się, że tra... czarne tracą tutaj materiał nie ma co dalej analizować. Kompletnie wygrana partia. Przy takich e, aktywnych figurach tutaj musi coś polecić. Poza tym, te pionki są już słabe. Wszystko tutaj e, się ładnie u białych e, układa. No, jednak w partii poskoczek D5 pionek zbił na B4. I Karuana postanowił wymienić tego silnego gońca na E7, który po diagonalach tutaj dobrze działał. Skoczek wybił na E7 skoczka i na G5 swobodnie dzięki temu, że zlikwidowaliśmy gońca, ten skoczek może poszaleć. Król zagrywa na, G, na G6. No i widzimy, że ten pionek na E6 jest do wzięcia. Po wymianie najpierw na C8 wieża wymienia na C8, skoczek wybija na E6. No właśnie, widzimy, że to jest. Plan białych. Białe chciały tutaj prawdopodobnie mieć silne pionki na skrzyde, skrzyde, skrzydle królewskim. Można było jednak spróbować najpierw zbić pionkę na B4. To, to się też narzuca, no ale Karuana wybrał inną opcję. Tutaj wisi pionek na D4. Tutaj opcja skoczek F4. Dużo możliwości. Skoczek zagrywa na C6 broniąc tych wszystkich opcji, atakując pionka E5. No więc ruch F4 jest nieco obowiązkiem. I tutaj białe. Hmm, z jednej, przepraszam, czarne z jednej strony zagrały taki ruch, można powiedzieć, dziwny, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj głównie o aktywność. I król zagrał na F6, na, na F5, sorry, po ruchu na F5. Skoczek zbił pionka, tak po prostu. I ten król wrócił. Skoczek wrócił, i ten znowu król zagrał na F5. Prawdopodobnie szukamy aktywności. No, Karuana oczywiście tutaj zagrywa skoczek na G5 w tym momencie. Wziął, wziął piona i skoczek G5. Nie jest to tak łatwo wygrywać białymi, moi drodzy, wbrew pozorom. Ten król ma super aktywność. Pionek H5 dobry. Te pionki nie są jeszcze takie aktywne, powiedzmy, żeby tam y, atakować i y, próbować przemieniać się na y, mana na przykład. Skoczek zagrał na C5 w tym wypadku i skoczek na F7. Widzimy prostą groźbę widełek na wieży i króla, dlatego też król zmierza na E6 i skoczek na D6. Moi drodzy, widzimy, że tutaj białe grają tempo w tempo i starają się grać ruchy takie może mniej pasywne, typu wieża B1. Ale starają się grać ruchy wtrącone. To jest bardzo ważna informacja tutaj dla nas, jeżeli się chcemy czegoś nauczyć. Wieża G8 z atakiem na pionka, no więc król zagrywa na G2. E, widzimy, król też nie może za bardzo zagrać na F2, gdyż skoczek już jest gotowy na widełki. Potem posunięciu król zagrywa na D5. E, można też się zapytać, dlaczego skoczek nie zbił pionka na B3. Sprawdźmy, bo to się oczywiście narzuca z jednej strony. Skoczek na B3 i widzimy, te pionki mogą być troszeczkę groźne, lecz białe miały przygotowaną świetną odpowiedź. Naprawdę świetną na najwyższym poziomie. Otóż pierwszy ruch jest dosyć łatwy, posunięcie F5, król D5 i widzimy, wisi pionek, wisi goniec. No taki ruch się narzuca, ale białe mają tu fantastyczną odpowiedź i chyba najlepszą w tej sytuacji. Skoczek E4 z obroną gońca, ale nie chodzi o obronę gońca głównie, tylko o widełki na F6. Jeżeli skoczek zbija na D2, to widełki na F6 są zagrane i koniec partii. A jeżeli, powiedzmy, tutaj czarne by się pokusiły o bicie pionka, no to tak naprawdę tracimy też wieżę. A jeżeli król zbija, no to skoczek na przykład na C5 i odbijamy tutaj skoczka na B3. Moi drodzy, powierza na przykład F8, skoczek nadal mógłby dać szacha. No ta wymiana oczywiście wiąże się z przeglądą czarnych na F6. I po na przykład król c4, goniec mógłby zagrać na h6 z i ten pionek ma tutaj swobodę gry. Figury dobrze stoją u białych. Goniec też tak naprawdę ładnie broni marszutymi pionkami w razie czego. No tak nie było. Po król g2, król zagrał na d5. I wieża teraz postanowiła jednak zagrać pasywniej na B1. No bo dlaczego by nie? Kwestia jest taka, czy czarne mają możliwość dalszego aktywnego grania tak naprawdę. Skoczek zagrał na E4 i to jest ten ruch taki, no powiedzmy, aktywny. Ale Skoczek wymienił, król wymienił o dziwo. Tutaj białe upatrują swoją szansę w wolnych pionkach przede wszystkim. I wieża zagrywa na C1. Obowiązek obrony punktu B3 już został zniesiony. W tym wypadku król na D3. Co ten król w ogóle wyrabia? Ale to jest też ciekawe zagranie. Król idzie bardzo aktywnie do akcji. Goniec E1 i król E2. No, ten król jest tutaj bezpieczny tak naprawdę. Silnik w ogóle czeskomowy wskazuje 0-0, czyli remisik. No ale y, walka oczywiście trwa. Y, ale w tym momencie czeskomowy silnik trochę tutaj coś kłamie w pewnych momentach, więc nie sugerujmy się silnikiem, tylko sprawdźmy co dalej. Najlepszy ruch w partii, E6, moi drodzy. Ten pionek robi się zaawansowany. Można powiedzieć, że jest taki słaby, bo... On jeszcze tu nie może iść na E7 i można go łatwo atakować. Ale drugi kolega zawsze jest w stanie go tutaj przytrzymać za rękę. Moi drodzy, po tym ruchu D3 nastąpiło i posunięcie F5 Karuana. Upatruje piękną tutaj e, walkę pionkami i widzimy, że nie boi się zagrania nawet na D2. Po tym posunięciu skoczek na D4. Tu wszystko zaczyna wisieć. Tu trzeba bardzo dokładnie przeanalizować partię, przeanalizować pozycję i starać się. E, no, kto lepiej liczy warianty w tej sytuacji, ten jest lepszy. Karuana liczy to e, fantastycznie. Goniec zbija pionka. I posunięcie D2. Jeżeli skoczek by wybił na F5, co się tak narzuca więc z jednej strony, i na G3 wisi i tu broni, e, no to jest niespodzianka pod tytułem wieża E1 MAT, więc skoczek F5 bić nie może. E, w tej sytuacji nastąpiło D2. Goniec oczywiście musiał wybić, cóż tu w ogóle za partia się działa i wieża C5. Jestem ciekawy, no na pewno zawodnicy te pozycje widzieli, no i jeden z nich musiał lepiej to ocenić. Moi drodzy, kto lepiej ocenił? Karuana lepiej ocenił tę pozycję. Te pionki są diabelnie, Diabelnie? diabelsko niebezpiecznie. niebezpieczne. Wieża zagrywa na E8 i subtelne wieża E5. Z obroną pionków, przede wszystkim pionka E6, który, y, który pozwala y, drugiemu pionkowi maszerować. Król zagrywa na D3 do obrony i spokojne zagranie król F2. Białe się nie śpieszą. No bo dlaczego mają się śpieszyć? Jeśli Skoczek odejdzie z pola D4, pionki zaczną maszerować. Wieża zagrywa na E7 i posunięcie G4. Kolejne piony idą do akcji. Po wybiciu jest król G3, oczywiście. Wieża na E8. Widzimy, czarne stoją w miejscu. Nie ma za bardzo jak ten król pomóc. Tak naprawdę, skoczek musi stać pilnować pionków. Robi się źle. Powierza E8, król zbija na G4. Skoczek na C6 zagrał. I teraz, moi drodzy, posunięcie niezwykle pięknej urody. No, bardzo ładny ruch, ale też nietrudny. Mianowicie, król f4. Dlaczego by nie? Po wybiciu wieży, król bije, i to jest pozycja kompletnie wygrana dla białych. Te pionki są już na tyle zaawansowane. Król jest wyłączony z gry. Partia się wygrywa sama. Dlatego nie można zbić wieży. To jest naprawdę ciekawy obrazek, rzadki nieco. Skoczek zagrał na e7. I co zrobił Karuana w tej sytuacji? Czy poszedł królem? Czy f6? Bojąc się widełek? Nie bał się widełek, absolutnie. f6 zostało zagrane. No skoczek g6 i w ogóle białe się niczego nie boją no bo król f5 i zbić znowu wieżę nie wolno król zbija jednak pionka skoczek zbija pionka przepraszam no i król g5 znowu pozwala czarnym na zrobienie widełek na co oczywiście czarne reagują tak bo nie ma innej opcji no i król f4 zobaczcie że jak skoczek wróci to idziemy f7 na przykład no i skoczek nie może znowu zbić wieży bo jest ta sama historia skoczek d4 i posunięcie e7 Skoczek C6, no zawędrował ten skoczek troszeczkę, i jest ruch, który już wygrywa, mianowicie F7. Ale tu jest jeszcze ciekawa pułapka ze strony czarnych, mianowicie wieża zbiła na E7. O co chodzi? Jak dorobimy Hetmana, to wieża zbija na E5, i ta końcówka jeszcze może być różna. Tak naprawdę, można też skoczkiem spróbować zbijać po dorobieniu Hetmana, bo tu widełki grożą. I co zrobiły czarne? Bo jak czarne na przykład. Co zrobiły białe? Bo jak na przykład białe wybiją na e7 i skoczek zbija na e7, dorabiamy hetmana, to przegrywamy. A jak dorabiamy tu skoczka, to również białe mają szansę to przegrać. No i raczej to jest przegrana, bo król się dobiera do pionków, a tu nie ma widełek. Więc w tym wypadku karuana zagrał wieża d5, moi drodzy, i czarne się poddały słusznie, bo w następnym ruchu dorabiamy po prostu hetmana. Piękna partia, muszę przyznać. Myślę, że mam nadzieję, że wam się również podobała. Piszcie w komentarzach, co o nie sądzicie. No widać, Karuana tutaj pokazał charakter i naprawdę stalowe nerwy. Aktualnie sytuacja w tabeli się prezentuje tak, że Karuana jest na pierwszym miejscu, Alireza na drugim, na trzecim David Howell po 6,5 punktu, więc turniej wchodzi w decydującą fazę. Dwie ostatnie rundy zobaczymy, co się będzie działo. Pozdrawiam. Cześć.